Nowa szczepionka przeciwko COVID-19 jest już dostępna w Głogowskim Szpitalu Powiatowym. Została zaktualizowana do wariantu Omikron. Ona zawiera mRNA tego oryginalnego szczepu SARS-CoV-2 i mRNA wariantu Omikron oraz jego podwariantów. Tam jest kilka tych podwariantów. Dostępna jest już od poprzedniego czwartku. Dawką przypominającą można się zaszczepić od firmy Pfizer oraz Moderna. Ministerstwo Zdrowia zaleca, by dawki przypominające przyjmować od jednego producenta. Szczepienia są dostępne dla dzieci od 12 roku życia. Ponieważ nie ma wiedzy w tej chwili, w jaką stronę będzie przebiegał rozwój wirusa, czy będą to następne podwarianty, czy być może nowe warianty się pojawią, Ministerstwo Zdrowia zaleca, aby w ogóle przyjąć dawkę przypominającą, żeby nie zapominać o tym. My posiadamy jako jeden z niewielu punktów obydwie szczepionki z obu firm. Punkt szczepień jest czynny w czwartki od godziny 14:30 do ostatniego pacjenta. Dziennie przyjmowanych jest około 100 osób. Ewa Todorow, rzecznik prasowy Głogowskiego Szpitala Powiatowego, informuje jednak, że jeśli chętnych będzie dużo, godziny pracy punktu szczepień zostaną wydłużone. Rzeczniczka przypomina również, że pracownicy szpitala mogą przyjechać na szczepienie do osób, które nie są w stanie sami przyjść do punktu szczepień.